Witam was wszystkich widzowie i niewidzowie. Lands of Lore. Mam misję. Mam wybić specjalny rodzaj przeciwników, który się pojawia tylko w bagnach. No co za niespodzianka. W sumie większość przeciwników jest tylko dostępna w jednym specyficznym dla siebie miejscu. Tak to jest w tej grze, co mi się bardzo podoba. No, są wyjątki, na przykład orkowie, którzy się pojawiają w różnych miejscach. Tak, gdzie znajdę te potężne, żyjące gałęzie? Tu są one. Tak naprawdę to są strasznie cienkie. Są niczym w porównaniu ze szlamami. Bez problemu sobie z nimi poradzę. Być może mogą zadać jakiś cios, który zada więcej obrażeń mi. No wytrzymałe skubańce, kurczę. Mają sporą wytrzymałość. Nikt nie śpi, nikt. Co jeszcze jest nawet takie dziwne, że oni są teraz słabi. Nie chcę się w to wierzyć. Nic tu za mną nie ma? Zaraz, najpierw tu pójdę, bo tu mogę jeszcze bez czarowania. A jest. Co to ma być, cholera? O, tam coś jest. Tarcza. Tutaj naprawdę trzeba uważać na każdy krok. Chwila nieuwagi i plum. O, kolejny living stick. 78, kurczę, wymiatasz. Gdzie będzie ten mosiężny hełm? Kurde, to jest naprawdę spory. Dobra, w końcu sobie poczaruję. Tam. Tak jest. Co ja tu robię? A co ciekawe, tutaj jeszcze oni mają jakieś ślady cywilizacji, to bez sensu. Albo to jest wyjście. To jest wyjście z bagien z drugiej strony. Nie, to ja nie chcę. Ja nie chcę. Jakbym tamtędy przeszedł, to bym się dostał do drugiej części Opinwood. Czy to się tak nazywa? Nie jestem pewien. I tak tam będę niedługo szedł. Dobrze, idę? Nie, tutaj. W tę stronę, czyli na zachód. Bo w drugiej części Opinwood będzie ciężko. To mi się wydaje. Mi się czasami dużo rzeczy wydaje. A, tutaj jest. Naprawdę walka z nimi to jest czysta przyjemność w porównaniu. Ulala! Jakiś całkiem spoko zbroja. Trochę lepsza. W końcu baka tam ma jakąś sensowną zbroję. Teraz ma lepszy pancerz, co ciekawe, niż Michael. W końcu, można powiedzieć. Dorobił się chłopak. Dobra, cały czas jeszcze na zachód mogę iść. Krew. Jakaś pułapka, czy co? Czy się ten słam gaz tak działał tym razem? No dobra, wiecie co? Aha, bo muszę najpierw odpocząć, żeby móc czarować. Czy ja się kręcę w kółko? Gdzie ja jestem? A no tak. Znaczy to w sumie dobrze, przynajmniej... Watch it. Something doesn't smell right here. Spoko, kontroluję sytuację. No przynajmniej... O, jest! I oni nie mogą chodzić właśnie po tym błocie. Co ma sens w sumie. Ale bez sensu. Ja myślałem, że to będzie przejście. Czyli... A, bez sens. Nic tu nie ma na pewno. Przejście jakieś tajne, albo co? A, nie! Właśnie to jest moja głupia nieuwaga. Ale dowaliłem strasznie. Wszystko jeszcze raz. Dobrze, że na szczęście to jest w miarę szybkie. O kurde, człowieku, ogarnij się, znaczy się ogarnij. Każdemu się zdać tego chwilę nie uwagi, nie? Się usprawiedliwiam. Wszędzie, tylko nie w bagnach. Śpimy. No dobra.
Tu chyba nic nie będzie. Dobra, to szybko wracaj. Świetnie, udało się, zdążyłeś. Znaczy się, tu było przejście. Tak jest. To teraz jeszcze raz tu sprawdzę, znowu tam sprawdzę, zabiję tego gałęziaka. Tak, bardzo śmieszne. I... to jest tarcza. No nie wiem, jak na polski można przetłumaczyć sensownie tą nazwę. Living Sticks, kurde. Żyjące patyki, żyjące gałęzie. Nieważne. Watch it. Something doesn't smell right here. Po raz pierwszy zrobiłem sobie obóz tuż przy przeciwniku. I cały czas tam jest. Czyli tak, freeze. Pam, pam. Czuję się bezpiecznie. Dobra, nie będę tam szedł, bo tam nic nie ma. Może zapamiętam. Czyli teraz zostało mi tylko tu. Okej. Aha, może to było tak, że ostatni Living Stick, którego zabijemy, będzie miał właśnie ten hełm w swoich zwłokach, jeśli można to nazwać, zwłoki. Coś mi się tak kojarzy, że to jest możliwe. Tu uważać, uważać, uważać. Nagrać, zapisać i czarować. Dobra. A tu nic nie ma, super. Ale może szybko jakoś... Kurczę, gdzie to... Gdzie jest... Nie, no zaraz, zaraz, zaraz. Wychodzi na to, że wszędzie byłem, a nie mam tego hełmu. Co jest? Kogoś ominąłem? Nie no, lepiej... Zaraz, co to jest? Nie, to się wydawało. To niedobrze, to niedobrze, oj, niedobrze, niedobrze. Ale nie, jeszcze słyszę coś. Słyszę dźwięki, może... Jeszcze raz tu przejdę. Teraz zdecydowanie słyszę je, te potwory. Ale gdzie? Ale bez sens. Dobra, muszę tu odpocząć. A w ogóle to ma... Tacza jest normalna chyba, tak? A zaraz, jest jakaś wypasiona. Patrzcie ją. Plus dwa. Zawsze coś. Tędy, nie? No i co? Z tego jak tam będzie ślepy zaułek zapewne i nic tu nie będzie zupełnie. No jasne, no jasne. Szybko, wracaj stąd. Udało się. I co ja mam zrobić teraz? Gdzie jest ten cholerny hełm? Słyszę dźwięk tych... Jeszcze tu sprawdzę. Może tam się zapodział jakiś potworek, bo tutaj... Słyszałem przez chwilę dźwięki... tych potworów. Gdzie tam? Jak tam dojść? Zaraz prostą. Dwa razy w prawo. Gdzieś tu musi być. Gdzie jesteś? Słyszycie? A! Nie! Uważaj! Jezu! Kurde, gdzie on się ukrywa? Gdzie jest ten... Myślę, że to nie jest jakiś durny błąd w grze. On już szlak trafi. Jakbym nie mógł, kurde, skończyć. Tyle tych let's play'ów mam nadpoczętych, nie mogę ich za cholerę skończyć. Jakby się to zablokowało, to ja nie wiem, co Nie, 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 na pewno będzie gdzieś tutaj coś. Co to jest? A wiem, spróbuję jeszcze tam pójść, na północ bardziej, a tu? The Gorka must be mighty warriors. Co ty nie powiesz? Tutaj się... Zaraz, jeszcze tylko tu zajrzę. Z drugiej strony nic nie było. Tędy? Nie, no tutaj nie ma go. Uwaga. Kurde, przepraszam. Zaczynam się irytować poważnie. Ja nie chcę się tutaj blokować w żaden sposób. Halo! Popatrz na tą mapę jeszcze. Co ja mam tu zrobić do jasnej cholery? No bez kitu, ja słyszę coś. No słyszycie, nie? Te dźwięki to jest... Dźwięk wydawany przez tego potwora, ale gdzie to jest, no?
A może ja wziąłem ten przedmiot cholerny, ja nawet nie zauważyłem. Dobra, skinął. Jeśli w tym miejscu słyszę potwora, to znaczy, że on gdzieś musi być w promieniu... gdzieś tu. No ale ja pierdzielę, tu sprawdziłem wszystko, no. Co on jeszcze raz się tam pojawił? Tutaj nie było go. Tu byłem przed chwilą. Zrobię jeszcze raz kółko. No, takie. Słychać go tu będzie? Jeszcze raz się cofnę. Tu go było słychać. A może to wydaje takie dźwięki? Ty, może to wydaje takie dźwięki? A się kurde cały czas łudzę. Super. Bardzo dziwne. Jeszcze sprawdzę to na innym. No. No to dobra. Ja tylko mogę teraz sprawdzić... pójść do tego. Ja jestem durny! Przecież chyba wystarczy teraz iść do tego. Ale tu odpierdzielam cyryki normalnie. A dobra, zwalam na to, że jest późno. No, nie wiem, czy muszę zdejmować bronię. I co? Teraz zabiłem wszystkie te Living Sticks. Did you bring me our beloved brass helmet? Kurde, no nie. Ale gdzie on ma być? Może z drugiej strony? Może te głupie patyki pojawią się teraz w całych bagnach? Nie, ja muszę w tym odcinku to zrobić. Nie, no, już mi się... Czas kończy się. Ale zaraz, tu jeszcze coś jest. Nadzieja ostatnia w tym miejscu, aczkolwiek bardzo w to wątpię, ale dobra. To się okaże w kolejnym odcinku. Tak, muszę tu zrobić przerwę, naprawdę muszę.